Po pracy jesteśmy wszyscy na działeczce i Marzuś zrobił mi nowe miejsce na roślinki. Tak sobie pomyślałam, że ciemiernikom będzie tu w sam raz, bo mają osłonięte miejsce od wiatru. Dzięki tutaj szklarni sąsiada będą mieć tutaj płotek. Także spoko. No i żeby dla zapamiętania, to tutaj nagram sobie, jakie posadziłam te ciemierniki. Pierwszego od lewej mam takiego. Drugi jest purpurowy, gotowa sadzonka. Trzeci kłączy jest czerwony. Zielona sadzonka. Purpurowa skłącza. I tutaj ciemiernik czerwony. Także w sumie mam 6 ciemierników i chyba tak to zostawię. Tu będzie mi rosła hortensja bukietowa. To też odsłoni je później od jakiegoś przeciągu. Także spoko. A na wiosnę będą kwitły, wczesną wiosną, ciemierniki. Dzieci też działają. Milenka tutaj usuwa z płotu uschnięte pnącze jakieś. Nie wiem, co to było. Coś tutaj w każdym razie wyrasta od ziemi zielonego. I w sumie fajne to będzie, jak zakryję tutaj płotek. O! Super. To wygląda. Adi zabrał się za przycinanie krzewu. W sumie miałam usunąć tutaj tego jałowca chyba. Ale przyciął go, nabrał kolor zielonego, już nie jest taki wyschnięty bardzo. Może teraz będzie puszczał ładne zielone gałązki, zobaczymy. Dajemy mu ostatnią szansę. I tutaj drugi przycina krzewik. Też w sumie miałam je zamiar te dwa tutaj wyciąć, ale ogarnął tutaj jakoś Adi, więc na razie może być. Zobaczymy, czy będzie ładnie się rozrastał, czy nie. Jak nie, to out. Pozostałe tutaj są całkiem fajne. Te zielone krzewiki. A te zobaczymy. Na razie niech przycina. Mężuśka wsadził różę pnącą, różową. I tutaj obmywa kamyczki po zimie, żeby nie było. A ja tutaj mam jeszcze koszyczek przekwitniętych krokusów i szafirków i tak sobie myślę, że po prostu tutaj wyplewię sobie dookoła hortensji bukietowych ten krążki tutaj przy winogronie. Tutaj to może zostawię tą hortensję bukietową już w spokoju. Tutaj też wyplewię i może tutaj też posadzę parę zaborek właśnie tych przekwitniętych krokusów i szafirków. I to też raczej zostawię już w spokoju. Ale wyplewić wyplewię. Dookoła. Słońce już prawie zachodzi. Zbieramy się do domu. Tutaj takie kopki zrobiły się. Zielone po podcięciu. Tutaj Adi też obciął jałowiec. O, teraz wygląda tak. Kuleczka się zrobiła fajna. Tutaj w ogródku, który się tworzy, dosadzone zostały 3 lawendy wąskolistne, tu trzecia. Tu, gdzie były zioła, są teraz kolejne krzaczki grzegwinów, o których wczoraj zapomniałam. Tutaj Andy też uformował krzewy. Tutaj będę musiała jeszcze pozamiatać, ale to już następnym razem. Jedna kopka, tu druga kopka. Tutaj mężuś wyciął krzewinkę, ale tutaj sobie posadzę złocienia jednego. No i tutaj nowe miejsce, gdzie są wsadzone ciemierniki i sadzonki i kłącza, które do mnie przyszły. No i tu jeszcze zrobię taki paseczek z hiacyntów, które mi przekwitnęły. I jeszcze mężuśka mówi, że zostały u mamy
na działce z tamtej działki, którą mieliśmy na wsi. Tutaj sobie zrobiłam porządek wokół hortensji bukietowej. Nie wiem, co to za krzewinka. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Ale tu też zrobiłam. Ogarnęłam. Tu też ogarnęłam koło śliwy. I tak sobie planuję, że wokół niej kupię sadzonki bratków i posadzę dookoła. No i mam nadzieję, że tutaj winogron nie pokłóci się z szafirkami, a hortensja z krokusami i szafirkami. Na błędach człowiek się uczy, więc jak mi nie wyjdzie taki eksperyment, to będę miała nauczkę na przyszłość. Ale na razie wsadziłam, może przyjmą się i będą wspólnie razem rosły. No bo na wiosnę to fajnie by było, jakby kwitły właśnie krokusy i szafirki. No a hortensja to dopiero później nadgania ze wzrostem. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze idę sobie zerwać kilka tulipanów i żonkili na bukiet do domu. I to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam, że zaglądacie, zostawiacie komentarze i do następnego razu. Papatki.